Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wojsko, a ja witam was w kolejnym materiale na kanale. Słuchajcie, w dzisiejszym materiale, jak zapewne widzicie już po tytule, tą dziesiątkę, właściwie te pięć broni, które były w tej dziesiątce, już zrobiłem na maksa, wbiłem maksymalny poziom, jak zapewne pamiętacie. Jest sobota, godzina 22:37, kiedy to nagrywam. I pamiętacie pewnie, że mówiłem, iż trwa podwójne PD, zarówno na postać, jak i na broń. I na karabinie snajperskim M82, 55 wbiłem. To samo na pistolecie 1911, na rewolwerze Magnum, na pistolecie Diamatti oraz strzelbie Hauer 77 również wbiłem ten maksymalny poziom broni. Oczywiście też w międzyczasie zacząłem się zajmować kolejnymi tutaj rzeczami, rozwijaniem ich i tak dalej, właśnie z poprzedniego materiału, chociażby nawet na ten poziom czwarty po prostu. No ale tego jest bądź co bądź sporo. I słuchajcie, zapewne pamiętacie też, że mówiłem, iż zrobiłem stonera 63 na 100%, czyli no jest po prostu zrobiona wizytówka tej broni, kamuflaże wszystkie odblokowane i tak dalej. Więc można powiedzieć, że Stoner 63 z tej dziesiątki tutaj broni, które już są przygotowane do robienia na nich kamuflaże, wyzwań i tak dalej, no to mogę już sobie spokojnie odhaczyć i na zamiast Stonera 63 umieszczę tutaj karabin szturmowy Fara 83, z racji tego, że jest to broń, którą odblokowałem. Na tą chwilę mam 27 poziom karnetu, prawie, a sam sezon kończy się za 53 dni. Tak więc 1/4 karnetu mam już za sobą. I muszę wam powiedzieć, że całkiem przyjemnie to idzie, całkiem szybko i sprawnie przede wszystkim. Wątpię, żeby do końca tego tygodnia, czyli do jutra, do niedzieli, w momencie kiedy to nagrywam, wy pewnie widzicie materiał ten w poniedziałek, karnetu jeszcze nie skończyłem, ale jest szansa, że na bieżąco po prostu będę tutaj grał, tak? I zdobywał, bo jeszcze zostało mi tak naprawdę jedno wyzwanie do zrobienia, dzięki otrzymam schemat i ukończę wydarzenie ognisk zarazy z tym związany, tak więc no sporo tego jest, a ja w międzyczasie będę po prostu też robił karabin Fara 83 na maksymalny 55 poziom. Z racji tego, że no po prostu każdą broń chcę mieć wymaksowaną, zwłaszcza na ten oto kamuflaż, czyli mroczny eter, który moim zdaniem wygląda naprawdę nieźle. Co będzie potem, co będzie w trakcie, no to już będę na bieżąco, może nie tyle co na bieżąco, ale na pewno po podwójnym PD będę mówił. Słuchajcie, Fara 83 to jest kolejna broń, którą na pewno będę robił po tej dziesiątce, właściwie po tej dziewiątce, tak? No, Stonera 63 już nie liczymy, z racji tego, że został po prostu zrobiony. Zostało mi tylko tutaj, jak widzicie, 9 broni. Zostały mi 2 karabiny maszynowe, 3 karabiny snajperskie,
dwa pistolety i rewolwer oraz jedna strzelba. Potem oczywiście będę zabierał się za kolejne i na dobrą sprawę zostały mi tak naprawdę trzy bronie, ponieważ prawdopodobnie kolejną bronią, którą będę może nie tyle co maksował, ale wrzucę, że tak powiem, w ten cały, nazwijmy to, nawet nie wiem jak to nazwać, ciąg, o, w ten ciąg ulepszania, zdobywania i tak dalej, będzie pistolet maszynowy LC-10, którego niedługo zdobędę i następnie wracam oczywiście do strzelby, czyli do Gallo SA-12 oraz Street Sweeper, czyli zamiatacza ulic. I to by było na tyle. Taki szybki materiał informujący. Fara 83 teraz będzie przeze mnie robiona. Co będzie potem? No potem, jak mówiłem, będzie LC-10, no i pozostałe dwie strzelby. Ale jak zrobię tylko Gallo SA-12 na złoto, to automatycznie będę miał odblokowany już kamuflaż Mroczny Eter, ale no jak występuje po prostu bug niezałatany do tej pory, że wystarczy, że strzelby, dwie strzelby były liczone jako oddzielne kategorie, nóż jako oddzielna, granatnik też jako oddzielna i tak naprawdę z trzech klas broni robiły się cztery. Wystarczyło zrobić tam jeszcze jedną albo dwie i no po prostu samoistnie nam gra zaliczała kamuflaż Mroczny Eter. Ale jako, wiecie, że nie lubię korzystać ze wszelkich dziwactw i tak dalej, wolę bądź co bądź zdobyć po prostu ten kamuflaż na każdej broni, czyli poprzez wbicie kamuflażu złota żmija i diament zarazę, żeby mieć automatycznie również zaliczony kamuflaż Mroczny Eter. Tak więc, no cóż, ja się zabieram za wbijanie 55 na karabinie Faro 83. No i cóż, tak naprawdę do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale. Trzymajcie się. Pa, pa.